Witam Państwa serdecznie, szczęść Boże. To kolejny odcinek naszego katolickiego magazynu w telewizji Kujawy. Tym razem zaprosił nas i za chwileczkę opowie o swojej parafii ksiądz Dariusz Fabisiak. Znajdujemy się na terenie parafii świętego Józefa w Szpitalu Górnym. Serdecznie zapraszam do obejrzenia przygotowanego przez nas materiału. Jesteśmy w kościele świętego Józefa w Szpitalu Górnym. I chciałbym parę słów powiedzieć o tej świątyni. W tej chwili znajdujemy się w nowej części świątyni. Świątynia ta została rozbudowana w latach 2008-2011. I ta nowa część świątyni to właśnie ta, w której właśnie teraz jesteśmy. Jak już wspomniałem, została ona rozbudowana i jednocześnie stara część świątyni, ta zabytkowa część świątyni została odrestaurowana, została wyremontowana. Tak więc, jeżeli chodzi o kościół, w którym jesteśmy, mamy nową część i mamy starą zabytkową część, która została dokładnie wyremontowana, włącznie z remontem organów, ale właśnie po kolei. Mamy tutaj postać świętego Józefa, patrona naszej parafii. W ogóle prezbiterium zostało odtworzone tak samo, jak było w starym kościele, z tym, że oczywiście zostało zrobione z nowych materiałów, tak jak Państwo widzicie. Główny ołtarz, jak Państwo widzicie, został odrestaurowany właśnie tak, jak odtworzony, został odtworzony tak, jak było w starej świątyni. Z tym, że zostały tutaj zastosowane nowe materiały, widzimy ołtarz marmurowy. Następnie nowe tabernakulum zostało założone. Wszystkie figury zostały odnowione, odrestaurowane. Ponadto dwa obrazy, które są w bocznych ołtarzach. Obraz Jezusa Miłosiernego i obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy został również odrestaurowany i przyozdobiony pięknymi złotymi ramami. Zostały zakupione również trzy nowe żyrandole do naszej świątyni i jeżeli chodzi właśnie o jeszcze remonty, to został przeprowadzony całkowity nowy remont organów, które w tej chwili mają 15 głosów. Następnie została założona posadzka granitowa na całości kościoła i z czego bardzo się cieszymy, kościół jest ogrzewany, mamy ogrzewanie podłogowe, które zdaje bardzo dobrze egzamin. Także zima nie jest nam straszna. W kościele mamy zawsze około plus 10, plus 12 stopni, niezależnie od minusowej temperatury na zewnątrz. Bardzo się cieszymy, ponieważ ta świątynia była już za mała. Parafia rozrosła się, jest około 5,5 tysiąca mieszkańców. Ci nowi, którzy tutaj się przeprowadzają, również odnajdują swoje miejsce w tej świątyni. Dlatego pierwotna forma świątyni okazała się za mała i projekt rozbudowy kościoła okazał się naprawdę, naprawdę trafiony i w tej chwili możemy modlić się w powiększonej świątyni. Jeżeli chodzi o dach świątyni, to została założona blacha miedziana na całości i też bardzo się cieszymy z tego, ponieważ jest to trwały materiał. Dostaliśmy na 100 lat gwarancji, że będzie wszystko sprawnie działało. Ponadto założyliśmy również nowe witraże wokół ścian świątyni. One też zdobią tutaj naszą świątynię. W niedzielę mamy cztery msze święte o godzinie 7:30, o godzinie 9:00, o godzinie 11:30 i o godzinie 15:30. I mamy jeszcze w niedzielę dwie msze wyjazdowe. Jedna jest w Domu Pomocy Społecznej na Skarpie przy ulicy Dobrzyńskiej we Włocławku, a druga to kościół filialny w Witoszynie,
Tam też jest sprawowana Najświętsza Ofiara w niedzielę i święta. Taką częścią charakterystyczną, czymś charakterystycznym dla tej parafii jest kult Eucharystii. Chciałbym powiedzieć, że bardzo się z tego cieszę, że zwiększa się frekwencja uczestników niedzielnej mszy świętej i zwiększa się również ilość przyjmowanych komunii świętej. Bardzo się z tego cieszymy. W roku Eucharystii zaczęliśmy wystawienie Najświętszego Sakramentu zawsze pół godziny przed mszą świętą i ta praktyka już pozostała do dnia dzisiejszego. Tak więc każdego dnia jest wystawiony Najświętszy Sakrament pół godziny przed mszą świętą i z wielką satysfakcją chcę powiedzieć, że jest już stała grupa ludzi, która właściwie codziennie adoruje Najświętszy Sakrament. Także kult eucharystyczny w tej parafii wzrasta i z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Proszę Państwa, w tej chwili znajdujemy się w oratorium imieniem Jana Pawła II, które działa przy naszej parafii. Oratorium to miejsce spotkań dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszymy, bo codziennie to miejsce właściwie jest wykorzystywane. A historia tego miejsca jest niesamowita, ponieważ kiedyś była tutaj pierwotna plebania przed wojną. W czasie wojny niestety księdza tutaj nie było, a SS-mani Niemcy zrobili sobie tutaj posterunek SS. I właśnie to miejsce wtedy było omijane szerokim łukiem przez miejscowych. Potem po wojnie znowu była plebania. A kiedy powstała już nowa plebania, tutaj przez 10 lat była szkoła podstawowa. I po szkole podstawowej, po generalnym remoncie, obecnie jest oratorium, czyli tak jak wspomniałem, miejsce spotkań dzieci i młodzieży. Jest to żywy pomnik dla naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II. Dlatego stąd ta nazwa oratorium imieniem błogosławionego Jana Pawła II. Jestem wychowawcą w oratorium imienia Jana Pawła II. W naszej placówce każdego dnia dzieci odrabiają lekcje, rozwijają swoje uzdolnienia plastyczne, muzyczne. Ponadto robimy wszystko, by znalazły czas na relaks, odpoczynek, a ci, którzy chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod kątem bardziej ścisłym, mamy szereg wolontariuszy, którzy bardzo wspomagają wszystkich. Nasza placówka każdego roku organizuje zarówno zimowy, jak i letni wypoczynek dla naszych podopiecznych. Każdego roku zimą dzieci 7 dni spędzają na stoku w miejscowości Gliczarów. Ponadto latem każdego roku wybywają nad morze, by zażywać zarówno kąpieli morskich, jak i słonecznych. Powoli kończymy opowieść o parafii, o działalności parafii świętego Józefa w Szpitalu Górnym. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy tutaj jesteśmy z telewizją Kujawy. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Dariuszowi, ale także księdzu Jackowi, który tutaj pracuje z wikariuszem, wszystkim pracownikom kościelnym, a czynię to naprawdę z wielką radością, ponieważ do tej parafii przyjeżdżam z takim entuzjazmem, kiedy mogę głosić tutaj Słowo Boże, sprawować sakramenty. Zawsze spotykam się z wielką życzliwością i duszpasterzy, i parafian. Szczęść Boże! Piąta niedziela Wielkiego Postu, zasadniczo ostatnia niedziela przed Niedzielą Palmową, ostatnia niedziela, która podejmuje jakiś taki precyzyjny, konkretny temat w liturgii słowa. Tydzień temu, pamiętamy, uczestniczyliśmy w sytuacji przywrócenia wzroku człowiekowi niewidomemu od urodzenia. Dzisiaj natomiast cała liturgia słowa skupia swoją uwagę na ciele. No właśnie, ale w jaki sposób na tym ciele skupia ona uwagę? Uczestniczymy, czy słyszymy dzisiaj Ewangelię o wskrzeszeniu Łazarza. Jest to dosyć długi tekst z Ewangelii Jana, rozdział 11, wiersz od 1 do 45, więc jak widzimy, jest to dosyć pokaźnych rozmiarów tekst. Tekst bardzo dotykający, tekst
bardzo przejmujący tekst, smutny tekst, przywołujący na myśl różnego rodzaju trudne sytuacje z naszego życia, straty naszych bliskich, naszych przyjaciół, członków naszej rodziny. Ale to też tekst, który ma w sobie ogromny potencjał nadziei. Ogromny potencjał nadziei, która jest niewątpliwie ufundowana i zbudowana na wierze. I tutaj pozwolę sobie zacytować tylko jedno zdanie z tego długiego tekstu. Jest to zdanie wyjęte z dialogu, jaki Jezus prowadził z Martą. Rzekł do niej Jezus, twój brat zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego, wiem, że zmartwychwstanie w czasie ostatecznym, w dniu zmartwychwstania w czasie ostatecznym. Rzekł do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? I to jest zasadniczo pytanie, które Jezus stawia każdemu z nas podczas w czasie tej piątej niedzieli Wielkiego Postu, podczas czytania tej Ewangelii. Czy wierzysz w to? I co odpowiada Marta? Tak, Panie, ja wciąż wierzę, że Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. No i właśnie jest to pewnego rodzaju punkt kulminacyjny tego tekstu. Punkt kulminacyjny dlatego, że to dzięki wierze Marty, dzięki jej oddaniu, dzięki jej zawierzeniu, dzięki jej nadziei, jej brat zmartwychwstaje. Oczywiście przyczyną sprawczą zmartwychwstania jest Jezus, jest Bóg. Jednakże to właśnie dzięki wierze Marty Łazarz dostępuje tej łaski. Łazarz powraca do życia. No i właśnie każdy z nas do takiego życia może powrócić. Z tego względu, że liturgia słowa piątej niedzieli Wielkiego Postu w jakiś sposób nam podkreśla doniosłość i wartość tej naszej wiary w życie wieczne, tej naszej wiary w Jezusa, który przynosi życie. I czytanie też w jakiś sposób chce nam pokazać, że trzymanie się kurczowo tylko i wyłącznie tego, co namacalne, tylko i wyłącznie tego, co doczesne, co widzialne, co dostrzegalne, no zasadniczo nie prowadzi donikąd, jeśli nie do zniszczenia, jeśli nie do unicestwienia. Pisze Paweł w liście do mieszkańców Rzymu, ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. No właśnie. Zadajmy sobie pytanie, czy żyjemy według ciała, czy żyjemy już według ducha? Jeśli według ciała, no to niestety upodobania u Boga nie znajdziemy. I dalej Paweł kontynuuje, wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. I to jest kolejne pytanie, które powinniśmy sobie zadać. Czy Duch Boży w nas mieszka? Czy już dostąpiliśmy tej transformacji wewnętrznej, aby przejść z życia według ciała do życia według ducha? I z tymi pytaniami, które serwuje nam dzisiejsza liturgia słowa, nas pozostawią. Postarajmy się skupić uwagę nad tym, co Kościół nam proponuje na tą piątą niedzielę Wielkiego Postu i w ramach właśnie tej wielkopostnej poprawy, tej wielkopostnej zadumy nad nami samymi, nad naszym życiem, nad jakością tego życia, postarajmy się na te pytania znaleźć odpowiedź. A znalazłszy ją, będzie o wiele łatwiej dokonać odpowiednich korekt w świetle tego, co uczy nas, czego uczy nas Biblia i czego wymaga od nas Pan Jezus. Ja syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam wraz z wami wszystkimi, niech wstąpi Duch Twój, niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Trwa okres Wielkiego Postu, w wielu parafiach trwają rekolekcje wielkopostne. A jednocześnie jest to czas skrupulatnych oczekiwań i jednocześnie przygotowań do kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II.
od 2 kwietnia, czyli od dnia, kiedy Ojciec Święty Jan Paweł II przeszedł do domu Ojca z tego świata, staje się on dla nas szczególnym orędownikiem. Orędownikiem człowieka, jego wolności, a jednocześnie Jan Paweł II staje przed nami jako ten, który głosi miłość Boga skierowaną do człowieka. W naszej diecezji odbywa się 9 kwietnia o godzinie 9 konkurs wiedzy biblijnej, 2 etap diecezjalny, który będzie miał miejsce właśnie, tak jak powiedziałem, 9 kwietnia o godzinie 9 w auli Stefana Wyszyńskiego, kardynała, prymasa tysiąclecia, organizowane przez Civitas Christiana. 3 kwietnia nastąpi pielgrzymka maturzystów diecezji włocławskiej na Jasną Górę i będzie to rejon Koniński. Od godziny 10.30 do 11.30 konferencja i przeprowadzi ją ksiądz Sebastian Adamczyk w sali świętego Józefa. O godzinie 11.45 do godziny 12.45 nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu w Bazylice, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, a o godzinie 13.00 Eucharystia pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji. 4 kwietnia także nastąpi pielgrzymka maturzystów z naszej diecezji. Będzie to rejon sieradzki i włocławski. I podobnie o godzinie 10.30 konferencja, przeprowadzi ją ksiądz Sebastian Adamczyk, sala ojca Augustyna Kordeckiego. O godzinie 11.45 adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 13.00 Eucharystia. W niedzielę, czyli w piątą niedzielę Wielkiego Postu, to jest 6 kwietnia, o godzinie 16.00 w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku zostanie wykonane Stabat Mater, dzieło pasyjne włoskiego kompozytora epoki baroku Giovanniego Baptisty Pergolesiego, wykonawcy Barbara Rogala, Wanda Franek, Robert Bachara, Elżbieta Stonga. W piątek natomiast, przed Niedzielą Palmową, 11 kwietnia o godzinie 17 na dziedzińcu klasztoru ojców franciszkanów przy Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. We wspólnej modlitwie wyznając wiarę w Chrystusa Ukrzyżowanego. Uczestnicy przejdą ulicami Włocławka 3 maja Tumską do katedry, gdzie nastąpi adoracja relikwii Krzyża Świętego.